Jest to kolejna opowieść o kobiecie, tylko zupełnie inna niż te poprzednie. Kobietę taką, która lubię. Kobieta mocna, silna. Kobieta, która potrafi sprawić, że świat się może zawalić, albo świat się może rozwinąć. Jest to dodatkowo taka trochę inna powieść, bo mogę powiedzieć trochę erotyczna. Także to myślałam, że będą same kobiety, a tu jednak niektórzy mężczyźni przyszli. Witamy was bardzo serdecznie. Jest to połączenie, no może to jest narzędzie, ale to na pewno autorka wszystko nam opowie, jak to zrobić, żeby być taką Kleopatrą, żeby każda z nas poczuła się Kleopatrą. Ja czytając tą książkę czułam się, że ja mogę być Kleopatrą. A teraz witam, ale węży nie lubię. Witam bardzo serdecznie panią Dorotę i oddaję głos. Proszę państwa, nazywam się Dorota Stasikowska-Woźniak, już zostałam przedstawiona. Chciałabym dzisiaj państwu przedstawić, bardzo proszę, przedstawić Kleopatrę VII. Kobietę niezwykłą, szaloną, taką, o której mimo, że żyła 2000 lat temu, ciągle dyskutujemy. Ona ciągle pobudza nasze zmysły, emocje, ona ciągle inspiruje, ciągle powstają nowe, kolejne filmy. Ja wiem, że Kleopatra VII ma dla nas wszystkich najczęściej twarz Elizabeth Taylor. No tak, jakżeby inaczej. Ale jednak już w przyszłym roku wiem, że ma być nagrany kolejny, nowy film, w którym główną rolę zagra Angelina Jolie. Więc zobaczymy, jak ten film będzie wyglądał i czy Kleopatra będzie miała nową twarz, twarz Angeliny Jolie właśnie. Rządzę Kleopatry. Moja najnowsza, ulubiona, ukochana powieść. I wiem, że na sali są osoby, które ją przeczytały, a nawet są osoby, które były przy jej tworzeniu. Jest pani Gizela, która jakby mnie nie dożywiała od czasu do czasu i nie mówiła, że jednak trzeba coś zjeść, to pewnie bym padła pisząc tą książkę. Proszę państwa, rządzę Kleopatry. Kobiety mają niezawodny instynkt, dzięki któremu wiedzą, kiedy mężczyzna traci dla nich głowę. Powiedziała Kleopatra do swojej służącej Eiras. Miała dwie wspaniałe damy dworu służące, Eiras i Charmion. I one razem z nią, kiedy zdecydowała, że idzie już na drugą stronę, że ugryzie ją kobra, że ona się jej podda, obydwie jej wierne przyjaciółki odeszły razem z nią. Kleopatra przekazywała także im wiele różnych mądrości. Żyła w niezwykłej epoce, żyła w niezwykłym miejscu, żyła w Aleksandrii. Była bardzo wykształcona. Swoich pierwszych lekcji czytania, pisania i recytacji Kleopatra nie pamiętała. Odbywały się bowiem, kiedy była jeszcze zupełnie małą dziewczynką. Nauczyciele twierdzili, że umiejętności, które inni zdobywają przez lata, jej wydają się przyrodzone. Na co dzień mówiła tak jak jej ojciec i matka, po grecku. Nie zauważyła nawet, kiedy nauczyła się także łaciny, egipskiego, hebrajskiego, etiopskiego, a nawet troglodyckiego i kilku innych języków, w których porozumiewali się otaczając ją niewolnicy. Proszę państwa, jestem przekonana, że większość z nas myślała zawsze albo czuła intuicyjnie, że no wiadomo przecież na dworze w Aleksandrii i na dworze egipskim wszyscy mówią po egipsku. Otóż nie, wszyscy Ptolemeusze przed Kleopatrą mówili po grecku, bo cała dynastia Ptolemeuszy pochodziła z Grecji, z Aleksandrii, byli Aleksandryjczykami. Kleopatra nauczyła się jako pierwsza władczyni Egiptu egipskiego i jako pierwsza królowa Egiptu porozumiewała się ze swoimi podwładnymi właśnie po egipsku. Nie tylko z Egipcjanami mówiła w ich języku, ale także ze wszystkimi innymi ludźmi, których miała w okolicy, posługiwała się i potrafiła używać ich języka.
Aleksandria to było niezwykłe miejsce, bardzo wysublimowane. Nauka na najwyższym poziomie, szerokie drogi. Aleksandria miała drogi, które były oświetlone w taki sposób, że dzisiejsza Warszawa wydaje się przy ówczesnej Aleksandrii mała i słabo oświetlona. Ulice w Aleksandrii były szerokie tak, że w każdą stronę mogło jechać 8 rydwanów. Główna droga kanopijska była oświetlona całe noce. Drogi były oświetlone w taki sposób, że oliwa była dostarczana przez pompy hydrauliczne do lamp, latarni i te latarnie się świeciły całymi nocami. Były windy, były drzwi, które zamykały się i otwierały pneumatycznie. Była latarnia morska, najwyższa w tamtym świecie, latarnia aleksandryjska, która także miała ogień, który płonął dzięki olejowi dostarczonemu na samą górę. Poziom medycyny, poziom sztuki, literatury był tak wysoki, że myślę, że lekarze, którzy są obecni na sali, pewnie byliby pod wielkim wrażeniem, bo w tamtym czasie, jeszcze znacznie wcześniej niż Kleopatra żyła, wykonywano i operacje trepanacji czaszki na przykład, robiono przeszczepy także skóry, które się kończyły w całkiem dużym sukcesem. Wiedziano o tym między innymi, że Ziemia jest okrągła. Wiedziano o tym i w tamtym czasie znano plany i mapy, były rozrysowane kontynenty, było wiadomo, jakie te kontynenty są. Dzień był podzielony na 24 godziny, bo my wiemy o tym, że Juliusz Cezar uruchomił rok, który ma 365 dni i dobę, która ma 24 godziny. On to wziął od Kleopatry. Romansowanie popłaca. Cezar romansował z Kleopatrą i w ten sposób na przykład zdecydował, że w Rzymie także potrzebna jest biblioteka. Biblioteka Aleksandryjska była największą biblioteką ówczesnego świata. Drogi w Egipcie były wybrukowane, wiedziano jak nawadniać pola. To wszystko stamtąd zostało przeniesione dopiero do Rzymu, do starożytnego Rzymu z czasów Cezara. Ludzie najpierw patrzą, tłumaczył mistrz. Oceniają twoją prezencję, sylwetkę, mowę ciała. Często gesty i mimika mówią więcej niż słowa. Kleopatrę uczono także wystąpień publicznych. Właściwie dobrane brzmienie, akcent, ściszanie bądź podnoszenie głosu w odpowiednich momentach działają jak czary. Gestykuluj z odpowiednią siłą i w tempie trafnym do tego, co chcesz przekazać. Dbaj o miejsce, w którym się pokazujesz. Otoczenie jest bardzo ważne. Do jakich bogów zwrócisz się o wsparcie? Jakie kolory będą dominować w twoim otoczeniu? Jakich ptaków pióra włożysz we włosy? Komu pozwolisz stać najbliżej siebie? Te decyzje zawsze powinnaś podejmować samodzielnie. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Pani Prezydent, Pani Dyrektor, wszystkim Państwu za to, że mogłam tutaj, w moim ulubionym miejscu, pokazać kolejną książkę, z której jestem bardzo dumna, naprawdę. Żądze Kleopatry to jest pierwsza książka, którą można przeczytać tak błyskawicznie i jest taka fajna. Wszyscy, którzy ją przeczytali, mówią, no miało być... Miało kapać od erotyki i seksu, a ten seks tam jest taki elegancki. No co robić? Teraz mam na warsztacie Nefretetę, więc tam zrobię mniej elegancki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Doroto, proszę przyjąć ten skromny bukiet kwiatów, róże. Myślę, że będę wyrazicielem nas wszystkich tutaj zgromadzonych. Serdecznie, bardzo serdecznie dziękujemy, kłaniamy się. Chciałam też Państwu powiedzieć, że książki Mandragora, czy właśnie Ostatnia Kleopatra, są już w naszej bibliotece, także zachęcam Państwa do tego, oczywiście, żeby kupić od autorki. Myślę, że można liczyć na autograf, jakąś skromną dedykację, natomiast później zapraszam Państwa do biblioteki, również w Sukience do Sukcesu. Te książki są w naszych zbiorach, będziemy również uzupełniać inne, o ile to jest możliwe, bo niektóre już po prostu nie można ich zdobyć. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wspólne popołudnie. Zapraszam Państwa jeszcze do poczęstunku, no i zapraszam Państwa na wszystkie inne propozycje Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kłaniam się Państwu, do zobaczenia. Dziękuję uprzejmie.